Twój ruch. Mnie strasznie uderza stopień nowomowy i hipokryzji pana posła, szczerze mówiąc, bo była mowa o barbarzyństwie reformy emerytalnej. Była mowa z drugiej strony o tych postulatach gospodarczych PiS-u, takich powiedzmy sobie bardziej wrażliwych społecznie, tak? To jak się PiS-owi i panu posłowi współpracuje z zadeklarowanym liberałem Jarosławem Gowinem, który nomen omen poparł ustawę, reformę emerytalną, bo wydaje mi się, że zbieżność imion posła Gowina i prezesa Kaczyńskiego to jest chyba troszkę za mało, prawda? Dużo za mało, a dlatego też ta umowa nie dotyczy żadnych rozstrzygnięć związanych z kwestiami, o których pan mówi. My będziemy mieli reprezentację parlamentarną, a która przeforsuje to ustawodawstwo społeczne, o którym mówiłem. A umowa z panem posłem Gowinem dotyczy głosowania do Sejmu i głosowania prezydenckiego. Jeżeli, tego dotyczy. Jeżeli coś nie niczego dotyczy innego, jeżeli pan jest tylko pozwoli, tak. Bo chce panu coś powiedzieć, o czym pan nie wie. Niech pan posłucha. A leciliśmy tutaj do Krakowa z panem posłem Gowinem razem samolotem, ale nie zdążyliśmy rozstrzygnąć kwestii, o które pan pyta. Były one między nami naprawdę kontrowersyjne. Tyle samo startów, co lądowań, panie pośle. Też na to liczę. Mamy młodzieżówkę partii Jarosław. Jeżeli nie chodzi o spójność ideową i spójność programu, to rozumiem, że chodzi koniunkturalnie po prostu o słupki i punkty procentowe, tak? Nie, nie tylko. Jest specjalna komisja programowa, która ma uzgodnić pewne minimum programowe między nami i mam nadzieję, że przed wyborami to się stanie. Jak pan mówi o komisjach, ja jestem naprawdę pełen podejrzliwości. Dlaczego? Ja jak mówię o komisjach, to je realizuję i doprowadzam do końca, jak na przykład orlenowską komisję i komisję weryfikacyjną. Obie doprowadziłem do końca. Zamglone to. Dziękuję.